Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy ponownie na Magu. Jest to również ostatni odcinek w tym roku, także przy okazji na koniec złożę Wam jeszcze raz życzenia na nowy rok. Ale zanim to muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jakie będą plany na ten nowy rok? No i co tu, dlaczego akurat spotkaliśmy się na Magu, a nie na przykład na Wojowniku? No więc tak, no założyłem sobie, jak już pewnie wiecie po tytule, założyłem sobie jakiś cel do osiągnięcia do końca tego roku. No i udało się go zrealizować, a tym celem było osiągnąć 3000 karmień w ogniu, jedzonek. Więc ja jestem bardzo szczęśliwy, że to się udało. Były różne perypetie. Naprawdę bardzo różne. Już w pewnym momencie brakowało mi tego jednego jedzonka, żeby to wszystko dokarmić, ale udało się. Ale zanim do tego przejdę i nakarmimy sobie peta, który da nam 3000 karmień w ogniu, to najpierw zrobimy sobie podstawowe czynności na postaci, więc zakręcimy sobie kołem. Może akurat jeszcze coś poleci ciekawego. Akurat poleciało, ale chyba nic ciekawego. Coś do rozmontowania, także też spoko. Jakiś expik. Przypominam także, że dzisiaj jest do złapania rokitek. Jutro również. To jest 18 pupil w ogniu. Więc mam nadzieję, że nie zapomnicie o tym, bo to jest szansa tylko raz w roku. Praktycznie, no powiedzmy dwa razy w roku. Jest szansa na to, żeby go złapać. W koło nie dało nam właściwie za dużo. Przejdźmy sobie, może zobaczmy co tutaj jest. Walcz w lochach 5 razy. No to te 3 razy możemy sobie zaatakować, jak już jest odcinek, więc zaatakujemy sobie po prostu po razie Hemoridor, Karuzelę i Uświęconą Szkołę Magii. Więc zaczniemy od Hemoridoru. Jeszcze run dla pachołków nie podmieniłem. Ale przyjdzie czas i na to jest dużo czasu, żeby to wszystko ogarnąć. No tutaj Hemoridor połowa życia. Teraz pójdźmy tutaj i na końcu zostawimy sobie Mandzia, żeby to tak jakoś zamknąć ładną klamrą. No tutaj Barbar bardzo fajnie zaatakował nawet przyzwoicie. Szkoda, że Maguś zszedł na jednego kryta. Bo gdyby dał jeszcze chociaż jednego kryta, to by była większa, zdecydowanie większa szansa, żeby to siadło. Ale jak ja nie daję krytyków, to nic z tego nigdy nie będzie. Okej, jeszcze sobie zaatakuję za pamięci Arenkę. I przechodzimy do tego Mandzia. Ostatnia próba. Odbierzemy sobie misję dzienną. Pamiętajcie właśnie też o tych misjach dziennych, żeby je odbierać. O, tutaj Maguś spoko. Ciekawe, czy Kusia coś zrobi. No niestety nie zrobiła, więc nie ma szans, żeby go pokonać. Zostało mu połowa życia. No i dobra, odbierzemy sobie to. Kliknijmy sobie jeszcze jakąś misję. Niech sobie leci. Zrzućmy sobie kośćmi. Tak odwlekam, te pupile odwlekam, ale już jesteśmy tak blisko, że właściwie... Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że wczoraj mi się skończyła kopalnia klejnotów na poziom 43. Więc też jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że coś ciekawego mi z niej wyleci, że w końcu dostanę kryształ ponad 1000. A, jeszcze właśnie a propos, to dzisiaj wrzucamy to do toalety. W ogóle to jest na zwiadowce. Plus 61 i wiecie co? Ja sobie to wymienię. Dam tu miejsce na klejnot, bo plus 61 to już jest naprawdę dużo. 889, 879, a 10 statystyk. Zróbmy to tak. Już nie będziemy się jakoś czepiać szczegółów i to sobie po prostu rozmontujemy. Niech już tak to będzie. O, tu jeszcze to też mogę sobie rozmontować. No i Kusia dostała nową czapkę na nowy rok. Więc mam nadzieję, że będzie zadowolona. Mogłem to zrobić zdecydowanie wcześniej przed tymi lochami, ale już życie. Dobra, dodajmy sobie jeszcze te 6 statystyk i przechodzimy do tych pupili. Przechodzimy? Nie, jeszcze nie przechodzimy, bo jeszcze musimy zaatakować pupila,
która jest siedmiogłowa, także wczoraj udało nam się pokonać sześciogłową, także też jest spoko. No i teraz już możemy na spokojnie przejść do tych pupili. Jak widzicie, dzisiaj nie mam żadnych jeżynek, więc raczej ten żywioł zostanie na tym poziomie jak jest teraz, więc kremuchówka 28. Od kremuchówki, czyli od właściwie żniwka, już reszta pupili jest na poziomie 200. Łącznie 2737 karmień, więc na przyszły rok ciężko będzie, żeby te 4000 osiągnąć. Więc tutaj z pupilami się na pewno będziemy męczyli jakoś do 2022. Jakoś do początku, myślę, że do moich urodzin w roku 2022 powinniśmy pupile mieć zakończone, no bo ten mrok jednak jest dość słaby, najsłabszy z tych karmiń. Dobra, przejdźmy tu. Tutaj gin tonic wpada na poziom 110, co daje nam łącznie ilość karmień 2826, więc też przyjemnie. To jest drugi najgorszy żywioł, jak teraz tak patrzę na ten moment, ale też myślę, że z nim będziemy musieli poczekać do roku 2022. Przejdźmy dalej. Ziemia. W ziemi Kipans wpada na poziom 138 i mamy łącznie 2843 karmienia i tutaj już jakaś delikatna szansa, raczej nie. Tak mi się wydawało, że delikatna szansa będzie, żeby zakończyć to w roku 2021, ale też chyba zostanie to na początek 2022. Chciałbym się wrócić właściwie do tamtych czasów. No i tutaj w wodzie, jak widzicie, jest hydrosłoń 122, ale dzisiaj myślę, że coś wygramy, więc to troszeczkę pójdzie w górę. Ale też przewiduję to na początek roku 2022, że zakończymy ten żywioł. Także najdłużej zajdzie nam z mrokiem, ale to, po co żeśmy się tu spotkali, właśnie teraz następuje, więc mój cel osobisty zostaje wykonany, żeby zdobyć 3000 karmień do końca roku 2020. Ten odcinek jeszcze dzisiaj się pojawi na pewno, więc nie będzie możliwości, że to jest jakieś oszukane. Nagrywam to w Sylwestra, więc no tak wygląda ta sytuacja, że udało mi się i tak naprawdę chcę podziękować bardzo wielu osobom, które pomagały mi przez ten okres z tą postacią, zwłaszcza tym osobom, które były na live'ach, bo też one wybierały walki i dlatego też być może to się udało. Dlatego jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wszystko. Cieszę się, że byliście ze mną przez ten rok. Właściwie to przez pół roku, bo zaczynaliśmy przygodę pod koniec maja. Właściwie to na początku czerwca. Więc cieszę się, że mogłem z wami być przez te pół roku i mam nadzieję, że w kolejnym roku również będziecie ze mną, bo już szykuję się na live'ach dosyć taka niespodzianka, którą mogę w sumie już wam pokazać. Przejdźmy sobie tutaj. Już mam ją przygotowaną, także na live'ach teraz od nowego roku pojawi się u mnie boss transmisji, a on będzie wyglądał w ten sposób. Widzicie go tutaj na ekranie w dolnym rogu. I tak, za każdą nową subskrypcję ten boss będzie tracił życie. Za każdą donację, za każdą wpłatę ten boss będzie również tracił życie. Jeśli ktoś zbije końcówkę życia, to ta osoba zostaje bossem nowym. Prawdopodobnie z większą ilością życia, ale tego jeszcze nie wiem, bo nie było to testowane. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nowym roku. Jeszcze chciałbym zrobić coś dla naszych widzów, którzy już subskrybują konto,
kanał i którzy są często na live'ie. Dlatego myślę właśnie, by zrobić coś takiego, żeby ludzie dostawali punkty, ale za oglądanie tylko możecie mi dać znać w komentarzu, co byście chcieli dostać za te punkty. Bo na razie jeszcze nie mam żadnego pomysłu, więc no tutaj liczę, że wykażecie się jakąś inwencją twórczą i pomożecie mi w tym i ja będę starał się to zrobić jak najlepiej potrafię, żeby tutaj wszystko śmigało tak jak należy, więc z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że będziecie wpadać na live'y w nowym roku, że będziecie walczyć o tego bossa transmisji, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Z mojej strony wydaje mi się, że to tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną i życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby ten zbliżający się rok był na pewno dużo lepszy od tego, który jest teraz, żeby te pandemie i jakieś różne obostrzenia już w końcu się zakończyły. I tego sobie i wam życzę. A teraz już trzymajcie się ciepło, miłej zabawy sylwestrowej i na razie.